Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ski, a dzisiaj zagramy sobie w Slime Ranchera po raz kolejny. Witam serdecznie w Slime Rancherze. Gramy sobie, rozwijamy naszą dalej hurtownię slime'ów. Dzisiaj co będziemy moi drodzy robić? Dzisiaj po pierwsze musimy dostarczyć właśnie slime, plorty do tego, do naszego laboratorium. Na pewno przejdziemy się na ten nowy teren jeszcze. Tu sobie czegoś poszukać, może nakarmimy tego slime'a, tam chyba były dwa slime'y. Nakarmimy je. Co jeszcze chciałbym zrobić na pewno? A właśnie. Musimy stworzyć sobie takie koparki, żeby je postawić tutaj. Bo tutaj z tego co pamiętam, z tego co czytałem, to w tym miejscu możemy sobie zbierać... Co to było? Miód? Miód chyba, z tego co pamiętam. Tam możemy zbierać jakieś miotki ogólnie, więc to by nam się bardzo przydało. Do tego jeszcze byśmy musieli na pewno popracować nad tym, żeby zorganizować sobie jakieś teleporty, bo tutaj możemy też mieć teleporty, więc bardzo chciałbym je ogarnąć. Teraz tak, czekajcie, muszę sobie ogarnąć. Czy ja tam mam wziąć drille? Czy mam apiary wziąć? Chyba apiary i fosfor plorty muszę dostarczyć jeszcze. Gdzieś fosfory mieliśmy na pewno. A czekajcie, miałem nakarmić nasze te fazowe. No właśnie, jak one są kurde głodne, to one z automatu spieprzają. One z automatu uciekają jak są głodne, więc trzeba będzie pamiętać o tym, żeby je dosyć karmić regularnie. Bo jak one są głodne, to tak mówię, one mogą przenikać spokojnie przez te bariery wszystkie i po prostu mogą nam namawiać, a tego byśmy nie chcieli za bardzo. Czemu to lata w tym miejscu? Nie pamiętam, ile to ma jeszcze minut? O, to jest ready, to super, dobra, zaraz będziemy ogarniać to sobie. To czekajcie, ja wpuszczę tego gnojka tutaj z powrotem. Nie, to jest jakiś ten, to jest jego klon. I byśmy dorzucili tu im to. Tak. A to rzucimy do środka, żeby już sobie zjadły, żeby nie były takie wkurzające przy okazji. Mam tylko nadzieję, że wszystkie są w środku, nie latają na zewnątrz. Okej, są w środku, dobra. Dobra, zbierzemy sobie te gotowe surowce, które nam wypadły teraz. Co to w ogóle jest? A, primordial oil. Pomidory oil, okej, to są pomidory oile. Kurde, nie strzelaj tym. Pomidory oil. Jaki uśmiechnięty ten, fosil. Slime fosil uśmiechnięty. No i pięknie. No i pięknie. O, tam jest coś nowego chyba. Tak mi się wydaje, że to jest nowe coś. Strange Diamond. Tego nie kojarzę, powiem wam szczerze. Tego nie kojarzę. Ale to spoko, na pewno się gdzieś tam przyda. Na pewno tu musimy pakować to wszystko. Ogólnie musimy na pewno pomyśleć na tym, żeby postawić właśnie dużo więcej tych. Dużo więcej postawić tych do wydobywania, bo to będzie bardzo przydatne. Czekajcie, bo ja, czy ja przy sobie jakieś mam rzeczy? Bo ja coś robiłem ostatnio sobie, tylko nie pamiętam co jeszcze. Tak, ja mam 4 apiary. Dobra, jestem przygotowany na to, żeby tam iść. Dobra, dobra. Ale to ogarniemy te fosile jeszcze, te fosfor plorty. One były chyba tutaj? Dobrze pamiętam? Nie, to są te. Czyli to nie są te, które potrzebuję. Fosfor plorty. Gdzie ja je połączyłem? Z czym ja je połączyłem? Muszę ogarnąć. To nie. Tam są, dobra, tam są. Tu są fosfor plorty chyba, z tego co widziałem. Tak, jest nawet stówka ich. Dobra, to weźmiemy, zrobimy sobie dwie rundki, po prostu wrzucimy tam wszystko. I też na pewno... A dlaczego to robię w ogóle przede wszystkim? Ponieważ chciałbym sobie ogarnąć te boty w końcu. Te drony, przepraszam, te drony, bo drony mogą za nas karmić... slimy. Mogą też zabierać ich plorty, mogą je sprzedawać albo wysyłać do tego, albo wysyłać do naszego laboratorium. Moi drodzy, na samym początku jeszcze mamy czwartą minutkę, więc dobry moment. Chciałbym was oczywiście dać informację, żebyście zostawili łapkę w górę albo łapkę w dół. Subskrypcji oczywiście, nie krępujcie się, subskrybujcie kanał, bo to jednak bardzo ważne dla mnie, żeby ten kanał się rozwijał. A ostatnio zauważyłem, nawet dziś ostatnio czytałem, że podobno teraz jest taka bardzo duża nagonka nagonka w sensie. Bardzo duże ciśnienie wszyscy mają, żeby te właśnie łapki w górę wbijać, bo YouTube strasznie mocno odcina zasięgi. Zresztą to widać nawet po moich odcinkach, że to faktycznie te wyświetlenia spadły. Natomiast tak mówię, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, do kliknięcia w dzwonek, subskrypcji oczywiście, bo to bardzo dla mnie ważne, żeby ten kanał się rozwijał, bo chciałbym jednak ten kanał, żeby rósł w siłę, że tak powiem, jak najbardziej. I ostatnio właśnie czytałem, że algorytm YouTube'a, bo to jest algorytm uczący się, on, że tak powiem, przystosowuje się w pewien sposób
i zobaczył, że właśnie dużo osób prosi o te łapki w górę i tak dalej. I naprawdę, on, jeżeli ktoś nie prosi łapki w górę na samym początku swojego odcinka, to on nie promuje tych kanałów za bardzo. Dlatego tak mówię, na samym początku proszę łapki w górę, łapki w dół ewentualnie, jeżeli wam się nie podoba seria. I oczywiście pamiętajcie o zostawieniu komentarza, możecie napisać komentarz jakiś, na przykład, nie wiem, z kiedy zostawi... O, napiszcie komentarz, moi drodzy. Napiszcie w ogóle komentarz. W tym momencie klikacie łapkę w górę albo łapkę w dół i piszecie z kiedy zostawiłem łapkę w górę, z kiedy zostawiłem łapkę w dół, albo piszecie komentarz, z kiedy zostawiłem komentarz. Tak też może być. To też będę akceptował. Dobra, mamy to. Teraz tak, ja bym chciał jeszcze chyba te apiary albo pompy sobie ogarnąć. Bo mamy tak, mamy nowy drill, mamy, znaczy advanced drill, mamy advanced pomp i advanced apiary. I ja nie pamiętam... Learn more, o, tu mogę sobie ten, przeczytać sobie co one robią. Ekstraktory wszystkie. Aha, tylko to nie pisze chyba. Pomp can find special resource in the dry reef. A, dobra. Drills can find special resources in the Indigo Quarry, apiary Moss Blanket. Glass Desert. To jest co? To gdzie teraz my jesteśmy? Jak to gdzieś napisane? To chyba nie. Chyba nie. A, the range location. Czyli tu są inne tereny, które możemy ten. I w każdym terenie jest inny ten będzie. Dobra, czyli apiary. Musimy tam iść postawić 4 apiary. I teraz czekajcie, żeby przejść najszybszą drogą, to chyba musielibyśmy skoczyć sobie do bazy, teleportować się. Tak by mogło najszybciej było. Dobra, lecimy tam zobaczyć. Pójdziemy, zobaczymy, co tam ciekawego wyjdzie. Bo tak mówię, chciałbym ogarnąć sobie te... to się nazywało chyba Honeycomby. Czy Honeycomb. Jakoś tak się to wymawia, tak mi się wydaje. I do tego tam potrzebujemy też miotki. Miotki są bardzo potrzebne, bo miotki są... O kurde, dlatego tu jest znowu tych surowców. Ajajaj, muszę to ogarnąć, pogarniać to wszystko. Ale nie mam kiedy. Kurde, może jakieś live'a byśmy zrobili ze Slime Ranchera, co wy na to? Zrobić jakieś live'a ze Slime Ranchera, żeby poogarniać to wszystko. Poprzeprowadzać jakąś tam delikatną modernizację naszej bazy. Naszego rancha. Teraz w ogóle ogólnie trochę sporo gier będzie wychodziło na live'y. Nie wiem, jak ja to pogodzę, bo ogólnie League of Legends, Counter-Strike, może właśnie Slime Rancher, może być też Little Big Workshop, też fajna gierka, na live'a by się przydała, więc myślę, że to moglibyśmy ogarnąć sobie. Dobra, jesteśmy to chyba w tym miejscu, gdzie powinniśmy być i tu możemy właśnie ustawić sobie te Advanced Drille. Dobra, jeden stoi. Advanced Drille, jeden stoją tutaj, dobra, tu postawimy kolejnego. Chciałbym właśnie, kurde, nie to. Chciałem postawić 4 te Advanced Drille tutaj gdzieś, przynajmniej w tym miejscu jakimś takim. Dobra. Czy tutaj gdzieś mogę jeszcze postawić? Nie, nie mogę, chyba tam dalej pewnie będę mógł zająć życie jeszcze. Tak mi się wydaje. Chyba, że to tylko takim, nie, też mogę zostawić. W ogóle muszę narobić, muszę trochę tych właśnie rzeczy, żeby mi się nakumulowało tego. Dobra, jesteśmy w tym miejscu, ale myślę, że wydaje mi się, że wrócimy do tego, wrócimy do naszego, do naszej bazy. I, bo teraz tak. Czekajcie, bo teraz jesteśmy w Moss Blanket, dobra. A to się nazywało jakoś inaczej, to się nazywało też inaczej jakoś. Kurde, muszę teraz wrócić jakoś. Nigdy nie pamiętam tej drogi powrotnej, powiem wam szczerze, stąd. Żeby tam jakoś trzeba się do góry wbijać gdzieś, kurde, żeby wyjść. Mogłoby to być jakoś tak kurde, trochę lepiej rozwiązane, żeby można było jakoś łatwiej tam... Stój. O, jestem. Dzień dobry. Tak, wyłącz to sobie. Co tu mamy? Kurki i kasę. Kurki i kasa. W sumie kury by mi się przydały chyba, tak mi się wydaje. Bo byśmy chcieli dzisiaj można karmić tego gordu dużego tamtego. A wydaje mi się, że on był właśnie mięsożerny, bo on był chyba... On właśnie lubił kurki. Więc wydaje mi się, że nie schodź tędy jeszcze. Tu jest przejście. Dobra, czekajcie, bo to jest tak, to jest Moss Blanket, okej, to czaję. To jest Moss Blanket, a tutaj gdzie będziemy wchodzić, to będzie się nazywało Factory coś tam? Nie, Ancient Ruins. Okej, czy to są ruiny jakieś ogólnie starożytne. Ale tu na razie nie chcemy iść, na razie to miejsce nas nie interesuje. Będziemy tam dopiero się przebijać, jak już będziemy chyba mieli te...
Jak wrócimy sobie do bazy, czekajcie, muszę tu skoczyć, tam na górę skoczyć. Jakoś tak to było chyba. To właśnie jest słabe, że nie ma tego normalnego wyjścia stąd. Że tu trzeba, kurde, gdzieś się wspinać na skały, w ogóle skakać po skałach, zobaczcie, jaki, kurde, za mi parkour jest, nie spadaj! No dobra, nieistotne. Nieistotne! Czekaj, bo wyjście jest w tamtą stronę. Wyjście jest tam. Tam jest wyjście. To ja może mogę tędy przejść w jakiś sposób. Hop, 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 hop. Chyba jednak nie mogę. Do góry! Tam coś było u góry? Czy mi się zdawało? Czy tam coś było u góry? Czekajcie, bo ja muszę chyba w takim razie przejść stąd, tutaj. Tam się wbić. Tam się wbić i na to skoczyć chyba wtedy dopiero. Hop. Sprawdźmy to. Mamy chwilkę czasu, mam nadzieję, że lubicie eksplorować ze mną tą gierkę. Bo wydaje mi się, że tam coś w środku było. Ja bym chciał to sprawdzić. Jak już tu jesteśmy, to zróbmy to, tak wiecie, tak na 100%. O. Ja bym chciał tam do góry wleźć. Hop. Tak, jest skrzyneczka, zobaczcie, wiedziałem. Pyk. Nie, tam jest slajma, nie chcemy. Leć, przyjacielu! Gdzie on poleci? No, odbił się, czyli nie jest źle. O, nowy blueprint, Raffinery Link. I to mi się bardzo przyda właśnie. To mi się bardzo przyda, myślę. To są właśnie dodatki, które musimy sobie ogarnąć, żeby móc, że tak powiem, lepiej naszą bazą zarządzać, że tak powiem, zdalnie może w pewien sposób. Kurde, gdzie ja mam teraz lecieć? Chyba tutaj. Chyba na tym mogę stanąć. Tak, na tym mogę stanąć. I wyjście jest tam. A, tu jest wyjście, dobra. To już mamy wyjście. Dobra, lecimy do bazy. Lecimy do naszej bazy. Ogarniemy sobie te więcej tych APR-ów, bo chciałbym tam ich więcej w sumie ustawić. Jak najwięcej się da. Bo one jednak potrzebują te 12 minut, żeby się napompować. I wtedy będziemy mogli sobie spokojnie, myślę, rozbudować w następnym odcinku drony może, albo jakieś inne rzeczy jeszcze. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam się uda ogarnąć. Tylko tu powinny być kury jeszcze. Ja bym chciał jak najwięcej kur zebrać. Właśnie, są kury. Rostro też może być. Też przygarniemy. I ja myślę, że my przejdziemy się normalnie. Przejdziemy się normalnie. Nie będziemy wracać teleportem, żeby właśnie pozbierać tych kur jak najwięcej. O, właśnie, tu są kury. Zobaczcie kolejne. Tu jest kura. Tu jest kura. Hop, hop, hop. Dzień dobry. Oddawaj. Tu jeszcze nie ma co prawda tych. Jeszcze nie ma co prawda... No już są właśnie złe. Widziałem, że zaraz się pojawią, kurde, gdzieś. One są tak szybko działają w ogóle. Trzeba na nie uważać. Wiadomo, tą wodą możemy je wykończyć. W ogóle później zacznie się hardcore, jak będziemy na tej takiej nowej mapie, bo widziałem ostatnio tego. Widziałem ostatnio, jak się to, jak ta gierka później się rozwija. To później faktycznie jest kilka nowych terenów, gdzie trzeba się pokazać, wykazać się dobrym skillem, którego ja nie mam, więc może być ciężko dla mnie, ale zobaczymy, może sobie poradzę. Dawaj wodę, uzupełnimy sobie. Dobra, lecimy do naszej wioski. Lecimy na nasze rancho. Po drodze zbierzemy kury wszystkie, które tu będą, bo one nam się bardzo przydadzą. Tam była kura? Nie, nie słyszałem żadnej kury. Tutaj kur nie ma. Dobra, lecimy do lecimy przed siebie. Lecimy przed siebie, musimy ogarnąć sobie kilka rzeczy teraz jeszcze. Teraz tak, musimy iść tutaj, bo tu będą kury jeszcze takie, na pewno jakieś. Ja bym tych kur trochę ze sobą zabrał jednak, wiecie? Tak mi się wydaje, że zebranie kur ze sobą to by było spoko opcja. Tylko czy one to się naprodukowały, tu się kury już... Tak, są kury, zobaczcie. Są kurki. Hop. Tu nie ma kur, tu jest kura. Dzień dobry. Te też poproszę, trzy. Tu nie ma. Tu nie ma, tu są. Nie uciekaj! O, gdzieś tu była kura. Tu jest kura, dobra, jeszcze jedno mamy. Czemu ty łazisz poza? Jakim prawem łazisz poza zagrodą swoją? Dobra, mamy hen-heny. Wszystko zabraliśmy? Nie, tam jeszcze kura jest jedna, dobra. Widzę ją. Widzę tą kurę. O, nawet dwie, patrzcie. O, nawet więcej tu ich jest. Mamy 8, 24, 4 i 3. Nawet trochę więcej. Tu są jeszcze, patrzcie, poukrywały się.
Fajnie, że te kurki tak się produkują, w sensie, że one tam gdzieś wyskakują sobie z tej ziemi, bo jakbyśmy mieli. O! Jakbyśmy mieli tylko z postaci hodowli, to by było ciężko to ogarnąć. Bo nasz tak dużo nie wypada tutaj ogólnie. Nie ten, tak mocno ich się nie produkuje. Więc dobrze, że mamy. Tu są jeszcze. Dobrze, że mamy taką stałą dostawę w tym miejscu. To jest spoko opcja. 36, 40, 48, 50. 51 kur mamy przy sobie. Łącznie. Weźmy jeszcze te, jak już tu jesteśmy, dobra. Wydaje mi się, że tyle wystarczy chyba ich. No dobra, weźmy te też jeszcze przy okazji. Jak już tu jestem, no to weźmy więcej. Mam tylko nadzieję, że tam był właśnie ten, że tam był ten Tabby Slime, którego możemy nakarmić. Bo tak do końca pewien nie jestem. I właśnie, chciałem wam jeszcze podziękować za jedną poradę. Ktoś pisał jakiś komentarz ostatnio, pamiętam. Jak sobie wchodzę do domku, to tutaj mamy 7Z Rewards Club. I tu możemy wykupować sobie dodatkowe rzeczy niektóre. Mam teraz 7000 kasy i możemy wykupować sobie jakiś pianer, puff upgrade, porch upgrade. I teraz nie mam kasy. Więc coś się pozmieniało na pewno. O, zobaczcie. Zobaczcie, jak teraz wygląda to kosmicznie. Nasza baza się zmieniła. To są upgrade'y, które możemy kupować. Ja nawet nie wiedziałem o tym. Ale teraz będziemy wiedzieć, właśnie teraz będziemy na pewno inwestować w to wszystko, żeby tą grę, że tak powiem, na 100% przewinąć. A co ciekawe, patrzcie na to. Patrzcie, ile slajmów brakuje mi jeszcze. Zobaczcie, to są nieodkryte w ogóle slajmy tu jeszcze. To są wszystko nieodkryte slajmy, te. Ile tu ich jeszcze jest, które musimy odkryć, żeby to wszystko faktycznie działało na 100%. Czemu ty znowu wylazłeś? Przecież masz jedzenie tam. Kurde, muszę go tam... Albo nie, dobra, niech se siedzi. Niech se siedzi, a my chcieliśmy tak. My chcieliśmy apiary advance. O nie, nie mam pink plortów. Nie mam pink plortów, to niedobrze, powiem wam szczerze. To zróbmy taki myk. Bo pink plorty są potrzebne do wszystkiego. Pink plorty są potrzebne do każdej praktycznie tej. Nie mam kasy, kurde. Nie mam hajsu, najgorzej. Właśnie ta gierka jest tego typu właśnie, że kurde tutaj trzeba się o wszystko, że tak powiem. Tu jest masa roboty zawsze. Tu wszystko trzeba zrobić na teraz i kurde później tak to wygląda, nie? Nie to. Wy to jecie? Chyba nie. Nie, to miała być czwóreczka. O. Tu jeszcze jest, patrzcie, jeden. Cześć, misiu. Siema, właśnie tam. Macie jedzonko niby, więc nie powinno być problemu, ale ja wam tutaj dorzucę jeszcze jedzonko, żeby nie było później faktycznie tego. Żebyście nie wyłaziły mi stamtąd. Bo ja mam chyba kupiony maksymalny ten poziom tych zabezpieczeń, ale mimo to one i tak mogą wyłazić. To jest takie, powiem wam szczerze, 2 na 10. Tak, no mam wszystko kupione. Wyżej się tego nie da zrobić już. A mimo to one potrafią sobie stamtąd wyleźć. Dobra, spoko. Co miałem zrobić? Mamy noc teraz właśnie. Zobaczymy, ile mam pink plortów tam. Bo do wszystkiego są potrzebne właśnie pink plorty. Ten taki najbardziej podstawowe budulce, które mamy, to właśnie jest pink plort. I one są potrzebne mega w ogóle, to jest 30, weźmiemy sobie też to. Bo chciałbym ustawić tam jeszcze przynajmniej ze 4 apiary. Pink plort, rzucimy tam sobie od razu. Chciałbym tam postawić przynajmniej ze 4 sobie jeszcze, a jak najwięcej, im więcej się da, tym lepiej nawet dla nas. Dlatego też musimy odkryć sobie te teleporty, żeby można było się teleportować w taki dużo wygodniejszy sposób. Dobra, wrzucamy do środka. Bo takim najbardziej podstawowym budulcem to chyba są pink plorty. Tak, wszędzie są pink plorty, zobaczcie. Wszędzie są pink plorty. I to potrzebuje praktycznie w każdej ilości, w jak największej ilości. Czemu ty zaś wylazłeś? Tam siedź. Nie ruszaj się. Nie, to są same te. Dobra, coś mieliśmy zrobić. Mieliśmy iść rozstawić sobie. Idziemy spać najpierw. Pójdziemy za dnia, będzie wygodniej się szło. Będziemy więcej widzieć. Idziemy spać, idziemy rozstawić apiary, te 3 sztuki dodatkowe jeszcze. Niech to sobie rośnie. Długo nie spaliśmy, co prawda. Dostaliśmy maila, ale mail nas na razie nie interesuje. Idziemy tam ogarnąć. Postawimy te apiary tam dodatkowe 3 sztuki. I myślę, że będziemy już tak mniej więcej mieli ich tam ustawione 7. Jak one zaczną produkować te rzeczy, każda po 3 razy, to będzie spoko. Myślę, że na tym odcinku będziemy w stanie nawet jeszcze sobie to zebrać.
ustawimy te apiary i idziemy szukać tego slajma. Pójdziemy szukać tego slajma, mam tylko nadzieję, tego Gordo. Mam tylko nadzieję, że ja wziąłem to, co on nie, czyli właśnie kurczaki. Że on nie jest veggie albo fruit. Taką mam nadzieję, zobaczymy zaraz. Hop, 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 hop. Ile macie minut jeszcze, kolego? Ready jesteś już. A ile to miało być minut? Mi się zdawało, że to myśmy jakoś tak nie do końca to jeszcze zrobili w tym czasie, jak powinno być. Ten też jest ready już, zobaczcie. Dobra, install. Mogę to jeszcze gdzieś ustawić? Tu są jeszcze jakieś miejsca. Dobra, to już ustawimy sobie. Im więcej, tym lepiej, moim zdaniem. Dobra. Hop. Limit reach. Okej, czy ja nie mogę postawić więcej niż 6. Dobrze wiedzieć, myślałem, że możemy więcej spokojnie postawić. Dobra, ale na razie nie będę ich zbierał, ponieważ nie mam tego, nie mam miejsca w plecaku. Musimy iść, spróbować nakarmić tamtego Gordo. Musimy go odnaleźć, nakarmić go, bo ja na mapie chyba go nie mam zaznaczonego. Bo one chyba się zaznaczały na mapie, tak mi się wydaje, ale... Może ja nie karmiłem, albo nie widziałem go, nie byłem tak blisko niego. On gdzieś w tych rejonach był. Więc idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć, im szybciej uda nam się go nakarmić. I o ile to będzie właśnie ten Gordo, którego potrzebujemy, czyli ten mięsny. Cześć, miśki. My chyba tam musimy iść jednak. Do głównego wejścia. Czyli tędy. Tutaj łatwo nie będzie, ewidentnie. Łatwo nie będzie. No właśnie, bo to są te przejścia dziwne. To powinno być otwarte chyba. Nie, zamknięte też. Czyli musimy sobie przestawić. Przełącznik. Pyk. Dziękuję. Tędy sobie wejdziemy. Tu są kurki jeszcze jakieś, ale kurki są zwykłe. Nie potrzebujemy za bardzo teraz ich. Czy ja tu mogę coś zrobić? Nie, nie mogę. Czyli muszę na górę iść, żeby sobie uruchomić ten przełącznik znowu. Ej, tu jest to jeszcze. Też musimy to wziąć. Ten błyszczący coś. O. Ale na razie tego nie potrzebujemy. Dobra, szukamy tego Gordo. Szukamy tego Gordo. On gdzieś bardziej na środku, mi się wydaje, był. On gdzieś na środku bardziej był tam schowany. I musielibyśmy go obczaić, nakarmić. I zobaczymy, co on nam da. Czy on nam da tylko przejście? Czy on też nam pozwoli, że tak powiem... Czy da nam jakiś klucz dodatkowy jeszcze? Tych nie potrzebujemy. Bo już mamy wszystkie rodzaje, które tutaj są dostępne, chyba tak mi się wydaje. Chyba, że nocami jakieś tu pojawiają się jakieś nowe jeszcze. Więc musielibyśmy to też ogarnąć sobie. O właśnie, to też sobie odblokowałem. Patrzcie, tak. Odblokowałem sobie też to i teraz mogę normalnie sobie otwierać te skrzyneczki. Sunburst tree. A tree from the mysterious ruins whose golden leaves shine like the sun. Okej, czy dostaliśmy jakiś nowy blueprint. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ta gierka ma w ogóle masę takich rzeczy, które właśnie trzeba odkryć sobie. Trzeba się obczaić, jak one działają wszystkie. Przejdziemy sobie tędy, bo ja nie wiem, nie wiem, w którym miejscu on był. Musimy ogarnąć sobie to. Gdzie ta bestia była? Wiem, że na pewno gdzieś tu był. Na pewno go tu widziałem. Taki grzyb wielki. Okej, okej. Okej, guys. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Jego chyba z powierzchni było widać bardziej. O, tam też jest ten. Nie, nie spadaj, chciałem powiedzieć. Dobra, wyszliśmy na szczęście. Udało się. O, jest góra. Hop. I jego gdzieś stąd było widać. Niekoniecznie stąd, co prawda, ale gdzieś, tutaj, gdzieś on tutaj był niedaleko. Na pewno z góry można było zobaczyć jego plecy chyba, czy coś w tym stylu. I on bronił przejścia. Blokował przejście jedno. Tam nie. Tu też nie. Tu ewidentnie nie. A tutaj? Tutaj nie. O, tam jest, patrzcie, jest. I my chyba możemy tędy wejść tam sobie. O, tego właśnie mi chodziło, kolesia. I on je mięso chyba. Meat, dobra, super. A, nie mogę tego otworzyć jeszcze. O, skrzynka. Co jest, co ma skrzynka? A, nic ciekawego. Dobra, karmimy go. Karmimy go, zobaczymy, ile wytrzyma. Akurat nakarmimy go kurczakami i wrócimy się odebrać te apiary nasze wszystkie. Jeszcze mało. To masz briary.
O, już Max jest. Ole, ole, sypnął. Jezu, ale tu ich jest. O, kluczyk. Mamy nowy kluczyk, super. Pyk, co tu jest? Nic ciekawego. Pyk. To jest Face Lemon, to już mamy ogarnięte. Tamte złe biegają. Tamte złe biegają, ale mamy kluczyk dodatkowy, bardzo mnie to cieszy. Bo im więcej kluczyków, tym lepiej, nie? Wiadomo. Pyk, pyk, demolition. Pyk, 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 pyk. Pyk. Zero szans. Zero kurde szans ze mną, patrzcie. Tego też wykończymy przy okazji jeszcze. Pyk, nie ma. Nie ma panoszenia tutaj się. Dobra, w którym miejscu jesteśmy? Tu jesteśmy. Mamy dwie opcje. A nie, mamy się cofnąć ogólnie. Czyli mamy iść tam mniej więcej. Tu było przejście? Tu było przejście chyba. Tu było przejście. Musimy gdzieś na górę wejść na pewno, żeby się wydostać stąd. Nie do końca pamiętam te mapy jeszcze tutaj wszystkie. Z tymi przejściami wszystkimi, jak tu się wychodziło ogólnie. Nie, muszę cofnąć się, bo źle polazłem. Źle polazłem, mam nadzieję, że nie wpadnę spokojnie. Mamy zapas jeszcze tego, że tak powiem, miejsca. Tu jest wejść na górę, dobra, tu jest wejść na górę. Leżeć. Leżeć, nie podnosić się. Dobra, jesteśmy na górze teraz. Super. Czy tam jest wyjście? Tak, tam jest wyjście. Czyli tam znowu tu jest ten... Co to jest tam? Co to był za ten, za slime? A to był zwykły tabi, dobra. Dobra, nieistotne. Z daleka wygląda jak coś innego. Myślałem, że to jest jakiś inny, w ogóle nowy slime, którego odkryliśmy, ale to nie był ten akurat. To nie to, czego szukałem. Hop. Ciekawe, czy ta gierka będzie jeszcze rozwijana bardziej, czy coś, jakieś update'y się pojawią, jakieś DLC do tej gierki. Fajnie by było w sumie, gdyby twórcy coś jeszcze tutaj wymyślili. Bo gierka jest bardzo fajna, kolorowa w ogóle. Lubię takie gierki czasami sobie pograć. Mam nadzieję, że wam też się przyjemnie ogląda i że będziecie chcieli zobaczyć kolejne odcinki z tego jeszcze. Dobra, lecimy stąd wyjść, bo musimy zebrać sobie... Tylko tak, ja tego nie potrzebuję ogólnie wszystkiego już. Bo my chcemy zebrać rzeczy z APR-ów. Dobrze idę? Dobrze idę. Dobra, tędy. Hop, 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 hop. Dzień dobry. 1-0. O, właśnie o to mi chodziło. Mamy Wild Honey i Buzzwax. To są właśnie te rzeczy, których potrzebowaliśmy. Które nam będą potrzebne bardzo mocno do rozbudowy dronów. Czyli już wiemy... I Hexacomb. O, właśnie to się nazywało Hexa, a nie Honeycomb. Honeycomb by były w Tibi. W ogóle napiszcie mi komentarz, moi drodzy, czy wy znacie Tibie, tą gierkę Tibie. Jeżeli znacie, to czy chcielibyście zobaczyć jakieś live'y z tej gierki, bo ja bym bardzo sobie chętnie pograł. Mam tam jakiś tam 80 poziom chyba, czy coś w tym stylu, bardzo chętnie bym sobie pograł, może byście pograli ze mną sobie. Więc napiszcie mi koniecznie komentarz. To jest... nie, to jest 4 minuty jeszcze. A ten jest ready. Pięknie. 4 minutki, a ten drugi chyba też ma 4 minuty około jeszcze. Tak, 4 minutki. Dobra, moi drodzy, ja na chwilkę sobie zatrzymam nagrywanie i spotkamy się, jak one się będą już napełnione i wtedy pokażę wam, jak możemy wykorzystać sobie te heksakomby i White Honey. Zaraz wracamy. Wróciliśmy, moi drodzy, wróciliśmy. Dla was to była sekundka, dla mnie to było aż całe chyba 4 minutki. Zebraliśmy sobie całą resztę. Tu zostało 11 minut, tu zostało chyba 6 minut, ale teraz już nie będziemy przedłużać. Wracamy do naszej bazy. Zebraliśmy, mam teraz 5 heksakombów, mamy 25 Wild Honey i mamy Buzzwaxy 18 sztuk. Zobaczymy, co możemy za to kupić sobie, albo co możemy zupgrade'ować przez to. Nie wiem, czy w ogóle coś będziemy mogli, ale zobaczymy. Może coś się uda zrobić, może coś się uda ogarnąć. No, do góry właśnie, do góry właśnie. Tu. Tutaj miałem chyba przejść. Bo tam miałem przejść chyba nawet. I nie pamiętam tego wyjścia, jak tu jest. Muszę sobie przypomnieć, jak tu się znowu wyłaziło. Mam zawsze z tym problem, gdzie tu było wyjście.
Dobra, tu jest wyjście, dobra. Trafiliśmy do wyjścia. Dobra, lecimy do domu. Zobaczymy, czy możemy sobie z tych surowców, które mamy teraz przygotowane, czy możemy z tego ogarnąć jakoś drona. Na sam koniec by dron się przydał, bo zbliżamy się już do 30 minuty, więc warto by było powoli ten odcinek kończyć, bo nie ma sensu przedłużać. A też chciałbym, żeby ta seria chwilkę jeszcze potrwała, bo tak mówię, gierka mi się bardzo podoba, chciałbym sobie ograć ją. Zobaczymy, na ile mi to, na ile mi pozwoli ta gierka faktycznie na ogranie. Dobra, lecimy na naszej bazy, naszego Science Lab'a i wrzucimy to, zobaczymy, czy możemy zrobić drona. Jeżeli możemy zrobić drona, to ja w tym momencie między odcinkami będę mógł się przygotować, zobaczyć sobie, co drony robią, jak one działają. Może pozbierać sobie dodatkowe surowce jeszcze, żeby móc to, że tak powiem, wykorzystać. Na pewno muszę przygotować sobie te pink slimy jeszcze, całą produkcję ich jeszcze jedną zrobić. Całą jeszcze jedną produkcję zrobić pink slimów, żeby mieć zapas tego na pewno, bo ta jedna produkcja jest zbyt mała. Tam nie możemy za bardzo nic ogarnąć. Ona po prostu nie daje rady, żeby nam zasilić całą naszą bazę tutaj. Dobra, mamy to. Teraz tak. Drony. Honey plorty, quantum plorty, hunter plorty, wild honey, jellystone i hexacomb. Czyli mamy wszystko, co potrzebujemy, żeby zrobić sobie na przykład dwa drony. I dwa drony sobie zrobiliśmy. Teraz jak działają drony? Ja będę musiał się na pewno nauczyć między odcinkami, jak działają drony. Bo tu chyba drona nie mogę postawić. W sumie nie, tutaj nawet bym nie chciał drona postawić. Chciałbym postawić drona chyba tam, w tej głównej naszej siedzibie. Zaraz zobaczymy sobie, czy tutaj gdzieś mogę tego drona sobie umiejscowić. I jak on będzie działał. Dobra, pokaż mi to. Tutaj mogę coś postawić. Dron. Install. Okej, okay, postawiliśmy drona. Mamy drona jednego. Target. Co to robi? Select target. Plorts, veggies, fruit, meat, chicken, pink plort. A, czyli mogę... Dajmy na przykład pink plorty. I one muszą trafić do plort, czyli sprzedaję. Do silosa. Do spalarki. Do wody. Albo do korala. A destination? Czyli muszę się jeszcze wielu rzeczy nauczyć, ale mamy pierwszego drona, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Także moi drodzy, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, że chcecie zobaczyć kolejne odcinki ze Slime Ranchera, ponieważ ja na pewno będę chciał tą serię jeszcze dalej kontynuować, a tymczasem kończę, dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie i cześć!